Wniosek, który by trzeba było ponieść na to, żeby to odbudować, wzmocnić, wymienić całkowicie strop, rozebrać poddasze, nowa więźba dachowa, umocnienie fundamentów, to wszystko generuje koszty i po przeliczeniu przez kosztorysantów i konstruktorów okazało się, że lepiej będzie postawić na nowo. Plebania spłonęła pod koniec marca. Z ogniem zmagało się ponad 50 strażaków. Udało się uratować dokumenty i archiwalia. Ogień na szczęście nie przeniósł się na okoliczne zabudowania, czyli nowy dom pielgrzyma. Wstępnie straty oszacowano na około 500 000 zł. W poniedziałek ruszą prace rozbiórkowe. Nowa plebania będzie architektonicznie wkomponowana w nowy kompleks herbaciarni i domu pielgrzyma.